koncepcja rozwoju miast, uwzględniająca potrzeby ekonomiczne, społeczne, związane z ochroną środowiska, jest wyzwaniem dla całej Europy. I to nas zainspirowało do stworzenia projektu Ekomiasto, który umożliwia wymianę doświadczeń między polskimi i francuskimi miastami. Cieszymy się, że podobnie jak w pierwszej edycji, także w tym roku do konkursu zgłosiło się tak wiele polskich miast. Wszystkie zgłoszone przez samorządy projekty dotyczą modernizacji otoczenia, poprawy warunków życia mieszkańców przy jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne. I oceniając te projekty, jury zwróciło uwagę na takie aspekty tak jak skuteczność w pozyskiwaniu środków, stan zaawansowania realizowania projektów oraz planowanie długofalowe.